Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michal z Ryden 010. Witam was na serwerze mineserver.pl na trybie Wojownicy Dusz. Tak jest, powracamy z wyjątkami dusz, tak jak to zapowiadałem na vlogu. Mamy nową edycję. Jak widzicie, osób jest na styk. Idealnie na styk, żeby gra wystartowała. Ja sobie dołączyłem mimo wszystko sam do drużyny. Wiem, że... A i tak chyba by nie mógł, bo jak już zauważyliście, w tym momencie wykupiłem wszystkie boskie itemy na trybie. Czekajcie sobie, to naszego posortuję, zaraz wam wyjaśnię wszystko, co i jak. Ja już sobie obczaiłem swoją kolejność. Dokładnie tak. O, jeszcze chat kubniar do mnie doszedł. O, to idealnie, bo on też tam ma dobre rzeczy. I tak. Słuchajcie, kupiłem boskie przedmioty wszystkie. I się zadziwię was. Zrobiłem to. U, tamten też widzę, ma ruch. Kupując je, nie kierowałem się. Nie kierowałem się tym, że. Żeby kupować je dla własnych korzyści, czy też. Czy też ten. No. Korzyści, czy też chęć posiadania ich i tak dalej, czerpania z nich korzyści w grze i tak dalej, tylko kierowałem się chęcią, żeby odcinki, które nagrywam dla was zwykłych dusz, były w lepszym formacie, no bo no który lepiej odcinek się ogląda, jak kurczę z boskimi się lata, tłucze się wszystkich, się niszczy wszystkich, czy jak się lata w szmatach i co dwie minuty się umiera, co minutę w zasadzie się umiera i się nic nie robi przez całą grę, no to chyba odpowiedź jest oczywista. Dlatego właśnie zdecydowałem się, że zakupię te boski na tą edycję. Jednakże... Fuck! Kto to jest? To jest Kinder. A zabijemy go sobie. Wow! Proszę róg. Proszę klątwę, proszę to. Łuk ci już dałem, proszę łuk. Co to było? Nie miał. Ale what? Co to są w ogóle za rzeczy? To działa w ogóle? To jest jaka róg i to działa? Jak on to zrobił? Ej, patrzcie, jak on to zrobił? What the fuck? Ej, patrzcie. Ej, przecież przed chwilą były... miałem dwa ekwip... Dwa ekwip... Jakie dwa ekwipunki? Ej, nie ogarniam, totalnie nie ogarniam, wiecie? Nie wiem, co się stało. Te rogi działają. Te rogi działają. Także tak to wygląda. Więc ja sobie muszę wyciszyć escape. Tam mi zaczęli spamić. Jakieś grupki, ale mnie to wkurza, jak ktoś na escape dodaje do jakichś grup i tam spami czymś. I to tak to wygląda. Dobra, zaraz sobie spróbuję kogoś zabić. Mi się wydaje, że zabijmy sobie najpierw HTTR, znaczy HHRT, ponieważ on jest wyposażony też w set VIP-a. W ogóle, co to jest za dziwna mapa? Nie mam pojęcia, co to jest za dziwna mapa, ale jest dziwna. Kurczę, wywaliłem kompas, tak? No pewnie. Ale poczekajcie, czy ten vortex działa? Patrzcie, ten vortex działa. To są vorteksy, ale... Przecież vortex inaczej wygląda. O, jeszcze jest Afra. Afra, spoko. Vortex inaczej wygląda. Nie wziąłem jeden. A on działa, tak jakby dwie tekstury, znaczy dwa przedmioty na serwerze są vorteksami i działają. No bo wiecie, to nie może być tak, że to nie jest to samo co to. To nie jest to samo co to. Gdyż
No, nie ma czegoś takiego, żeby jeden przedmiot mógł mieć dwie tekstury. Nie ma takiej możliwości jeszcze. Bez modyfikacji przynajmniej. Tak mi się wydaje, nie no, nie da się tak. Naprawdę, nie wiem, ten typek był jakiś dziwny, ten kin. Dobrze mówię? What? Ja się przestraszyłem, ej słuchajcie, jak się przestraszyłem, ja już myślałem, że ktoś mi plecy z miecza dusz robi. Że już mi ktoś wyjaśnia z miecza dusz, a tu się znalazłem w ogień. Świetnie. Po prostu świetnie. No słuchajcie, ja się pogubiłem troszkę. Co tu mamy u góry? W ogóle... Tam jest drużyna? Tak. Tam jest drużyna czerwona. Aha, a ja chciałem zabić HTTR. HHRT. Mam portal do bossa. A wiecie co jest najśmieszniejsze? Bo... No... Jest nowa edycja. A to jest ilość graczy na serwerze. I w sumie... jeżeli na main server, jeśli chodzi o main server, to nie jest to za satysfakcjonująca liczba, ale słuchajcie, na main Foxie na przykład gra w tym momencie 30 osób, bo sprawdzałem. W tym momencie jest tam banan, ale to i tak nie jest przyczyna banana, bo zaraz wam wyjaśnię pewną śmieszną sytuację. Ale najlepsze w tej samej, w tej całej sytuacji jest to, że więcej osób gra na main Foxie niż na main serwerze, bo słuchajcie, od czasu do czasu jakiś typek, znaczy takie typy na MyServerze się użalają. O, w tym momencie, nie wiem, na MyFoxie gra 50 osób, a tutaj 10. Coś takiego. Albo, no coś w tym stylu, po prostu wiadomości tego typu. I ludzie z MySerwera chodzą na MyFox, żeby tam grać. Bo tam gra więcej osób. I tak naprawdę wychodzi na to, że na main serwerze grałoby 20 osób, albo nawet więcej, gdyby po prostu wszyscy co grali na main serwer, grali na main serwer. A tak to przychodzą takie typy i gadają, że tu jest mniej osób, tutaj tak dalej, to wszystko, ten. I przez to wychodzi taka mama łyga, że niby wychodzi na to, że na main Foxie gra mnóstwo osób, z czego tam 1/3 jest osób z main serwera, które właśnie przychodzą dlatego, że tu nikt nie gra, a jakby tu grał, to by akurat było tak... Akurat by było tak idealnie na taką rundkę. Bo przecież nawet... To nie jest nawet dobrze, że jest ten... optymalna liczba tak na jedną rundę to jest myślę... Gdzieś 15 osób. W 15 osób to jest taka... Albo dwa, nie, 20. 20 osób to jest taka już super gra. To jest taka super gra, którą się fajnie gra. Bo to nie jest za dużo, bo jak jest za dużo osób, to robi się tak, że na przykład 10 osób stoi przy kamieniu dusz. A reszta atakuje. No i w tym momencie obronienie, znaczy zaatakowanie kamienia, przy którym stoi 10 osób, jest praktycznie niemożliwe. No słuchajcie, ja pamiętam jak właśnie Bana na przykład streamuje na wynikach dusz, to właśnie dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład 40 czy 50 osób na serwerze. I wtedy taka gra trwa, jest bardzo długa taka gra, no. Ta ostatnia, pamiętam jak na moim serwerze właśnie, jak był stream ban, trwała pod 2 godziny, coś tak. A takie gierki po 20 osób akurat trwają tak z pół godzinki, 40 minut może. I to jest taki komfort wojowników dusz. Fuck, to jesteś... Kto ty jesteś? Co? Ale to zlamiłeś, typie. Ale... Wiecie co? Ten typ jest jakiś dziwny. Ten typ jest jakiś dziwny, bo on skądś... Patrzcie. On sobie... Łuk dusz. On skądś kopiuje boskie. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby on ten... żeby tyle miał tych boskich. No bo... What the fuck? Dobra, idę do naszej bazy. Tam chatku nie robi. Dać. No i tak to wygląda. Ja nie jestem niestety zadowolony z tego, bo kupiłem te boskie, żeby dla was odcinki były lepsze, żeby fajnie to wyglądało, żeby była dynamiczna gra.
A tu main server tak by wydymał na dudka, że prawie nikt nie gra. No i to jest troszkę słabe to jest. Dobra, za szybko kliknąłem enter. Słuchajcie, więcej wojenków też na pewno będzie. Z Ravkorem na pewno będzie. Wiecie co? Przydałaby się jakaś skrzynia. Mam nadzieję, że jest tu jakaś skrzynia. Jest skrzynia. I ja tutaj to wszystko schowam, bo słuchajcie, przecież mi nie jest potrzebny full zestaw boskich. Także ja sobie zachowam tylko to, a to przecież wszystko ja mogę schować. To wszystko ja mogę schować tutaj. Tak naprawdę. Strzałę tu schowam, łuk dusz, bo łuk dusz ja też mam, tak jest. Tu buciki mu też schowam. Schowam vorteksy. Rogi. Ej, nie, naprawdę nie wiem skąd on to miał. Dobra, on już tam sobie weźmie co będzie chciał. I słuchajcie, przydałoby się pójść na jakiś atak. Co prawda w tym momencie nie dostaje się pieniążków za niszczenie kamienia dusz oraz za wygrane. Nie doskoczę! Nie, jednej kratki zabrakło. Ponieważ wystąpił jakiś błąd. Nie wiem jak, znaczy nie błąd, tylko bug, dzięki któremu można było chyba to jakoś wykorzystywać. O, Afran nas dołączył. Spoko. Kogo tu trzeba zniszczyć? Tu trzeba zniszczyć. Tu widzę, zieloni dostają. My jesteśmy żółci. Czerwoni są tak na tem. Mi się wydaje, że możemy pójść na niebieskich. Na niebie. Możemy pójść. No kurde, czemu mi się kaplu? Babcie w skrzyni. Wrzuciłem tam strzałę. Specjalnie. No, trzeba patrzeć. Dobra, tam są. Ja w ogóle. Ta mapa to dla mnie kosmos. Ona jest ogromna i strasznie jakaś taka dziwna. Wszędzie trzeba skakać. W ogóle nawet nie wiem, gdzie tu jest kamień dusz. U tych niebieskich, bo co prawda tam dwóch żyje, z tego jeden. Właśnie, no to jest to, o czym mówiłem wcześniej, bo tutaj jest Afra, wiadomo, jest pomocnikiem, policjantem, to no, ja tu bana nie wyrwę raczej, bo no faktycznie, no ten typ kopiuje te boskie w jakiś sposób, jak widzieliście. Widzieliście, ile z niego wypadło, a poza tym, no nie da się otrzymać. Dobra, tu sobie skoczymy. Także Afra, tam możesz wywęszyć. O co to chodzi? Nie bierzcie z tego. No ja mam wszystkie te, co swoje. Ja mam wszystkie swoje boskie, które mam kupiłem, więc ja nic nie mam zbugowanych. Zaraz sobie tutaj zaatakujemy ich, tylko ten vortex niech ładuje. No wreszcie, dobra. Tu mamy drużynę niebieską. Tylko jest problem, bo tutaj jest. Fuck, Kong dołączył do nich. Dlaczego? Ja z nim sobie sojuszuję ostatnio. Dobra, nie, to nie. Zniszczymy najpierw czerwonych w takim razie. Zieloni już padli z tego co widzę, dobra, to zniszczymy sobie czerwonych, tak jest. Tam są czerwoni. No niestety na... Już myślałem, że wyszedł. No niestety na końcu trzeba będzie się i tak policzyć z nimi. No ale ja sobie tam postanowiłem sojuszować z Koksem na razie, więc na razie pozwolę sobie go nie niszczyć. Co prawda to jest takie trochę chamskie
mieć sojusz z kimś z przeciwnej drużyny, no ale nie chcę być chamski, także. Znaczy, co ja właśnie powiedziałem? Powiedziałem, że sojuszowanie jest chamskie, ale nie chcę być chamski, więc go nie zabijam. Więc to taka trochę... Trochę zaprzeczyłem w tym momencie, no ale... I w tej sytuacji, w tej będę chamski, więc postanowię nie być chamski w stosunku do niego niż w stosunku do innych, bo w sumie... No, tak lepiej jest. Nie no, kurde, zaraz zwaruję, no... Do każdej bazy będę musiał się dostać. Ja nie wiem, jak tutaj można bez Vortexa żyć w ogóle, na tej mapie. Ja nie wiem, jak to można funkcjonować bez Vortexa w taki sposób. Dobra. Już myślałem, że znowu będę musiał czekać. No właśnie, co już mamy. Więc... Dobra, ja sobie obczaję, gdzie to jest kamień duży. Mam nadzieję, że to zaraz mnie nie wyjaśnią, bo tutaj jest ten typek, co kopiuje. A tu jest po prostu kamień duży, lud. Słuchajcie. I jak teraz widzicie, ja nie musiałem sobie przygotowywać żadnego kill-offa. Gdyż topór tyranów... Ale głośno. Gdyż topór tyranów sam w sobie jest diaksowym kill-offem. Także... Także on ma tak naprawdę cztery takie jakby umiejętności, że tak to powiem. What? Nie, nie znoszę tego, to jest antyochrona początkowa. Ja mam błogo, także spokojnie. Dobra, użyjemy sobie błogo. Fuck, niszcz. Niszcz! Teraz jeszcze mam do tego topora wrócę i wyjaśnię wszystko na spokojnie, ale teraz uporajmy się z tymi czerwonymi. Zniszczeni? Zniszczeni. Tak jest. Tu jest koks, także o, a tu mamy, a ten się wylogował. Ciekawe, czy w taki sposób, aha, w taki sposób się nie dostaje hajsu. Cóż. To who's next? No to... No ja nie chcę nic mówić, no ale... Ale został ten. Zostali niebiescy. No... Dobra, wracając do tego topora, słuchajcie. Baran przedstawił na live jego. I on przedstawił go w świetle dwóch umiejętności. Pierwsza, jego podstawowa tak jakby, znaczy podstawowa nie wiem, ale no taka... Bieżąca, minecraftowa, to jest taka, że on sam w sobie jest mieczem. On sam w sobie jest dobry i samym w sobie możemy nim walczyć zamiast na przykład miecza dusz. On ma dosyć dobre obrażenia, to jest jak... Jak żelazny miecz Sharpness 2, to jest takie coś, albo jak sobie Sharpness 1. Coś takiego, what? Prawie umarłem. Oj, ale bym się zdenerwował, gdybym umarł. To bym się zdenerwował. Jak się przestraszyłem ciebie, ej, bez kitu. No dobra, no trzeba wyjaśnić tych niebieskich. Dobra, kurde, znowu z tym toporem nie dokończyłem. Słuchajcie. Tak mówiłem, pierwsza jego taka ten, to jest, że on sam w sobie jest bronią, sam w sobie ma damage, sam w sobie ma... No, moc. Druga jego umiejętność to jest taka, jaką mamy napisaną. To znaczy, topór pozwala generować małe trzęsienie ziemi, czyli jak klikniemy prawym przyciskiem, to przeciwnicy wylatują. I tak to wygląda. Trzecia jego możliwość, umiejętność, zastosowanie, czy jak to tam kto woli nazywać, to jest właśnie to, co wam przed chwilą zaprezentowałem, czyli że on sam w sobie jest kill-offem diaksowym, czyli bardzo efektywnie można nim niszczyć kamień dusz oraz wydobywać surowce na zdrobienie seta. W tym przypadku ja nie mam konta VIP, jak widzicie, czyli przed każdą grą teoretycznie powinienem sobie zrobić set. Ja tam zabiłem typa, więc mam z niego ekwipunek, ale normalnie bym potrzebował zrobić sobie ekwipunek. Należałoby zrobić w moim przypadku tak, że musiałbym wykopać cały surowca, musiałbym kopać żelazo, tworzyć żelazny kill-off, dopiero no, sobie kopać dalej tam szybciej, a tak to od razu mogę tym kopać, to bardzo szybko.
A trzecia jego taka umiejętność, możliwość, jak to woli, zastosowanie jest taka, że jest niezniszczalny. Jest niezniszczalny. Dlaczego? Bo jak wiecie, każdy kill-off na Wojownikach Dusz można odnowić klikając prawym przyciskiem na jakikolwiek blok i niszcząc go w tym rzędzie. To wtedy on nam się cały czas odnawia, ten kill-off. A jak wiadomo, topór tyranów jest jak samym kill-offem. Więc... Łota! To też się odpalił? On też się odpalił? Nie, on się nie odpalił! What? Dobra, trzeba było ich wyjaśnić tutaj. Dobra, tego też wyjaśnimy. Fuck! Dobra, 5 sekund. Co? What? Jakim co? Przecież nie ukazał mi się komunikat, że Vortex mnie obronił. What the? Typie, masz przewalone. Albo ja mam przewalone. Jezu, wiem. Teraz to ty masz przewalone. Co jest off? Aha, myślałem, że boskie off na ze względu na tamten bóg. Słuchajcie, no i przez to topór tyranów jest niezniszczalny. Możemy nim niszczyć kamień, o, niszczyć na przykład bloki i klikać jednocześnie prawym przyciskiem. No, teraz coś tak średnio to działa, ale... Aha, bo... No, bo po każdym bloku mimo wszystko jakikolwiek się niszczy, ale musimy uwierzyć na słowo, że to działa. Jest on niezniszczalny. No, w teorii miecz dusz... Miecz dusz nie jest niezniszczalny, więc mimo, że... Nigdy nie zdarzyło mi się... Nie zetknąłem się z sytuacją, gdzie... gdzieby mi się zniszczył miecz dusz, to w teorii może się on zniszczyć. A topór tyranów nie. Także to są tak jego cztery możliwości, cztery zastosowania umiejętności. I przez to tak by postawiłem sobie ten topór trochę w innym świetle, bo ja na początku tak by jak on był, jak byłem na beta, bo byłem też beta testerem, to jak na beta testach nim grałem. A, bo ta mapa jest jakaś zbugowana, tutaj można jakoś te boskie widocznie zdobywać, cokolwiek z nimi robić. What? Słuchajcie, ja musiałem użyć rogu, bo patrzcie, kurde. No właśnie, oni sobie cały czas te miecze dusz farmią. Fucken. To po co ja używam rogu? Bo ja się boję, że oni mają też rogi. Ja się boję, że oni mają też rogi. No właśnie! What the hell? On ma cały czas róg, ten. On powinien dostać bana za wykorzystywanie tego. Słuchajcie, to nie jest możliwe, żeby on miał tyle dolarów w tym momencie. No to znaczy, no w teorii jest możliwe, ale nie jest. Nie jest. Wypad! Aha, to ty! Dobra, sorry. On powinien dostać bana. Ten, nie ten Tomek Gold, tylko ten drugi. Który? Którego ja zabiłem? Rok wojennego. Ten Dominik. Ten Dominik właśnie powinien dostać bana, bo on wykorzystuje ten błąd, że sobie cały czas miecz dusz. Zamiast to zgłosić gdzieś. Znaczy, co prawda, już nawet widzicie, ten Afra napisał nam, żebyśmy nie korzystali z tych boskich, bo jest to błąd. A on nie dość, że z nich korzysta, to jeszcze cały czas to wykorzystuje. No jak ja mam teraz ich rozwalić? Jak on cały... Co każdą... Chodź, boss. No ale przecież my jesteśmy z innego teamu. Stary. No i kurde, jak oni zabiją... Jak oni zabiją bossa... To przecież... To słabo. Ja nie chcę też, żeby ta gra trwała milion lat. Dobra, pójdę mu pomóc. To... O, przynajmniej wylogował się podczas walki, dobra. To już ten Dominik zginął. To przy okazji zaprezentuję wam walkę z bossem. Dobra, to koks nas popływanie, to dziwnie wygląda, że ja z nim... Zsojuszuję, no ale no, niech będzie.
Także ten dobry, patrzcie, o właśnie, Crocs na przykład podrzucimy. jak się obrócił? A w sumie przyspieszyłem go. A nie, kurde, on tego nie zobaczył, bo to jest dla mojej drużyny. Vortex zepsuty. No, ten akurat tak, ten jest zepsuty, bo... No, gdzie jest portal? Prowadź, bo ja kompletnie nie wiem, co się na tej mapie dzieje. Także trosz... O, jest Rafkor. Kurde. W tym momencie... Uj, to godzinę po czasie. Troszkę się spóźnił. Bo miałem teoretycznie z nim dzisiaj grać, nagrywać. Najprawdopodobniej nagrywać, nie wiem, czy chciałby. Ha, jeszcze do sklepu musi iść. No to tak. No właśnie, jak... Myślałem, że właśnie z nim będę dzisiaj, ale nie przyszedł. To stwierdziłem, że już sam zacznę nagrywać, ale... W tym jest poprawa. To dawaj, prowadź, ja już tu drogę zapamiętam sobie. Ja będę wiedział już mniej więcej, gdzie to jest, no ale... Za lekki... to nie... Zresztą mi też się coś takiego zdarza, więc ja w sumie nie powinienem się odzywać. Też nie powinienem komentować tego. A, jasne. Jedzenie mam. A w sumie masz ten jeden miecz dusz i masz to i to. Niech będzie. Jak już sojuszujemy, to na fulla. Sojuszujemy, dziwnie to brzmi. Kurde, nie, ja go nie przyspieszę. Nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, czy mi się przemknął. Nie, no nie wiem, halo, wiesz? Jeszcze nie. Tu? Gdzie tu? Tu mamy gdzieś tego bossa, to przy okazji sobie... O! To jest ciekawe, boss jest bardzo ciekawą rzeczą. Boss jest bardzo ciekawą rzeczą dla drużyny. Zatuczę. Oh, fuck. Czekajcie, komu na krzyże, ty go dobijesz. A użyjemy rogu. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, ile on ma życia. Ale chyba już jest ostro zlany, tak mi się wydaje. Nie wiem, strzelę go jeszcze z łuku, chociaż... Żebym go nie dobił, ja nie chcę go dobić. Ale dobra, trochę mu go zlałem. Jak wiecie, słuchajcie, po zabiciu takiego bossa, cała drużyna, która go zabiła, w tym przypadku niebieska... dostała... taką gwiazdę, którą może zamienić na dowolny boski przedmiot. Ja to wam zaprezentuję może w innym odcinku, jak... Nie wiem, jak będzie więcej osób, no to jest praktycznie więcej osób, w tym momencie to, nie wiem, no... Ja sobie sojuszuję tutaj z tym, z Koksem, z przeciwnej drużyny, spróbuję jeszcze raz wyskoczyć. I tym razem doskoczyliśmy. A może dlatego, że byłem na rogu. Jeszcze miałem speeda z rogu. A, słuchaj, a ja cię przyspieszę. Chodź, przyspieszę cię. Przyspieszyło cię? Tak, przyspieszyło cię. Chyba. Nie przyspieszyło cię. To można używać co 20 sekund. O, a to ty od razu też masz w tym miecz. Okej, prowadź. Gdzie tam chcesz mnie prowadzić? Chociaż nie, co ja tam? No nie. Jeden szczyt był, bo już słuchajcie, za długo to trwa ta runda. Ta runda powinna być skończona w 15 minut. Tylko dlatego, że... O, dobra, chyba tylko myślący jedyny.
Ale ona naprawdę nie powinna tyle trwać. Chociaż w sumie nawet piątej tury nie dobiliśmy, ale walić to. Słuchajcie, no trochę jest mi przykro, że, bo wiecie co rozważałem przed zakupieniem boskich na moim serwerze? Czy nie kupić ich na Mindfoxie? Ale ostatecznie, mimo wszystko ta aktywność była dosyć spora, chociaż teraz spadła znowu. Była spora i ja stwierdziłem, że dobra, no niech już będzie, Mindserver do końca, od początku to niech będzie. Ale kurde, teraz... Już sam nie wiem, już po prostu sam nie wiem naprawdę, czy dobrze zrobiłem, czy źle. Kurde. Słuchajcie, takim... Myk, patrzcie, tu się można wspinać. A tu już nie. A to zejdziemy tu. I hu. I doskoczyliśmy idealnie. Jakby to zrobić? Co to jest? Zawieśnie. Ha! LOL! No, a to był pewnie ten typek. Słuchajcie, nie wiem. No chodź, typie! Z Inferna cię zatukę. Zabijemy typa z Inferna, dawajcie. A ten typ zgłupiał, patrzy na tamtego, że ten mu nie pomaga. Ej nie, to było świetne po prostu. Wszystko, ej nie, po prostu. To było sobie dobre. No jen. No chciałem go z Inferno zabić, halo. Minecraft. Daj się zabić z Inferna, nigdy nikogo nie utukłem z Inferna, daj się zabić. No kurde. Chciałem się z Inferna zabić. Kurde, ten ma jeszcze tam. Nie! Proszę nie! Aha! Kurde, myślałem, że ten koks się na mnie odpala. Dobra. Dobra, słuchajcie. Chyba, że wezmę sobie topór w rękę. I słuchajcie, patrzcie. Dzięki temu, że można niszczyć nim kamienia dusz. Dobra, tą rundę już dokończę sam. To można jednocześnie odpychać typów od siebie. Co na przykład jest bardzo przydatne, bo zazwyczaj czasem nawet braknie jednej sekundy, żeby dokończyć bić kamień dusz. A w tym momencie możecie kliknąć prawy przycisk i odrzucić wszystkich od siebie. I to może sprawić, że jednak zdążycie... Nie doskoczę. I to może sprawić, że jednak zdążycie zniszczyć ten kamień. Dzięki temu, że będziecie niszczyć tym toporem. To ten topór jest... Moim zdaniem... Znaczy... Może jeszcze bym się bił, czy cena jest jego w porządku. Czy się równa z innymi boskimi. Ale... What? Już myślałem, że wypadnę. Co się stało? Przecież tam wyskoczyłem. Ale jak dla mnie zegar nie jest wart tej ceny. Nie. Przyspieszałem cały drużyny speed, który praktycznie nic nie daje. No bo to jest speed 1, to jest słabe, wiadomo. Tak samo spowalnianie... No. Kurde! Nie tu! Kurde, ale kamienia niszczyć, please. No i to jest właśnie... To są wady sojuszu. Przede wszystkim, jest się chamskim dla pozostałych
drużyn. Po drugie, nie można zakończyć rozgrywki, bo się kończy to tak i nie inaczej. Dawaj, pewnie. A po trzecie to nie wiem. Klepa na środku, no bez sensu. No i co, no i zabijemy się, znaczy, no, jeżeli, no pewnie mnie zabijesz, więc jeśli mnie zabijesz, to ja wtedy zrobię wam cięcie i doprowadzę do takiej sytuacji. Nie wiem, czy tu jest środek w ogóle. Doprowadzę do takiej sytuacji, w której... w której będę w stanie ich zniszczyć. No nie wiem, no dobra, niech będzie ta klepa już. No bo słuchajcie, ja poczekam, aż on tu przyjdzie, to wtedy widzimy się, jak będzie ta klepa. Dobra, słuchajcie, chyba źle zrozumiałem tą klepę na środku, w sensie to miało chyba oznaczać, że po prostu nie, bez sojusza jesteśmy. I fuck, jeszcze się okaże, że przegramy z tymi niebieskimi, what the... Ja bym to 5 razy wygrał, gdybym nie miał tego sojuszu. Remix PLV2. Co? Kurczę, słuchaj, no dobra, czyli po prostu niszczymy ich, tak? Tak to wygląda. No bo ja sobie... No wiem, że się nie opłaca, ale ja chcę już skończyć to, żeby... No bo przecież nie będę na odcinku nagrywał farmy. No i kurde, spadłem stąd! Nie wierzę, dobra, wchodzę tu. Tym sposobem, chociaż to jest długi sposób. Wchodzić na tą wieżyczkę. Fuck! Nie! Dobra, jeszcze raz. Nie, patrzcie, jakie to jest dziwne! No i kurde, jeszcze nas zniszczą! What the fuck! Nie! No please. No no way! Co to jest za głupia mapa? Wkurza mnie to bardzo. Nawet nie wiem jak. Rozpierniczmy tych niebieskich szybko. Ja pierniczę, ten wortek jest spierdzielony. Jakoś odwraca mi się kamerka. Dawaj, niszcz ich, proszę, rozwalaj ich. Ja już ci idę pomóc. Idę ci już pomóc. Kurde. Idę ci pomóc, tak dosłownie migiem. Pędzę. Patrzcie, widzicie? I dzięki temu on mnie nie zaatakował podczas tego, bo użyłem tego rogu. Dobra. To jeszcze z tym się zabijemy. Dobra. Także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Słuchajcie, fajnie. Fajna gierka wyszła mimo wszystko. Trochę długa, ale cóż, trudno. A mimo wszystko ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, do następnego. Następny będzie, pewnie będzie z Rafkorem. Pewnie zaraz go nagram. Także do następnego, trzymajcie się. Na razie.